Serdecznie witam przybyłych gości i zgromadzoną publiczność na otwarciu wystawy Moni w Gminnym Ośrodku Kultury. Wystawa Moni powstała dzięki, oczywiście, głównym organizatorem tej wystawy jest Gminny Ośrodek Kultury, ale wystawa nie powstałaby, gdyby nie portrety przyniesione przez mieszkańców. Na wystawie mamy 60 portretów prezentujących mieszkańców naszej gminy i nie tylko, bo znajdują się na wystawie również mieszkańcy sąsiednich gmin. Zachęcam wszystkich oczywiście zgromadzonych do tutaj odwiedzenia tych portretów, żeby się wszyscy mogli przyjrzeć dokładnie, jak portrety dawniej wyglądały. Dopełnieniem dzisiejszego spotkania będzie oczywiście obrzęd swaty w wykonaniu zespołu Leśnianki. Scenariusz tego obrzędu został napisany przez zespół ludowy, który działał w Sitniku w latach 80., więc scenariusz te panie nam przekazały. Mam nadzieję, że zostanie odzwierciedlony dobrze. Tak jak w scenariuszu zostało zapisane, dziś zostanie tutaj pokazane. Jest pani Ania. Dzięki pani Aniu za ten scenariusz. Wielkie brawa dla pani oczywiście. Dokładnie przyglądać się tutaj, panie będą wyprawiać i notować. Jeśli będą błędy, to od razu negować i podpowiadać, co trzeba zmienić. Pani przygotowały tę nowatorską wystawę, choć starą, ale jednak nowatorską. Nie pamiętam i nie przypominam sobie, żeby ktoś w okolicy prezentował Monitła. Zupełnie coś nowego, innego. Także gratuluję. Razem z przedstawieniem swaty przygotowanym, a więc wracamy do tradycji. Szanowni Państwo, wiem, że będziemy mieli informacje o monitłach, więc ja też zamieniam się w słuch. W domu mnie tych monideł nie było, rodzice nie mieli, ale wiem, ale byli dziadkowie. I zawsze to mi się nie kleiło, taki wtręt osobisty, prywatny, przepraszam, bo wiem, że dziadek ożenił się, jak jeszcze nie był w wojsku. A monitło było w mundurze, więc nigdy nie wiedziałem, dlaczego tak. Później oczywiście okazało się, że ktoś zbierał zdjęcia, później te zdjęcia wracały w postaci monideł i całą historię poznaliśmy. Także ja życzę wielu informacji, sam czekam na te informacje, gratuluję pomysłu i życzę dobrej zabawy i smacznego. Nie trudno się domyślić, mam przedstawię mojego męża, który powstał na podstawie zdjęcia ślubnego. Ślub odbył się 28 października 1956 roku. I to chodzili tacy, no, i to powiedzieć, to nie krążcy. Tacy artyści, no trzeba przyznać im ten talent, co mieli. I właśnie z takich zdjęć, które robiło się u fotografa, przemalowywali na takie portrety, to były takie na zamówienie. I we wsi tak tam miano różne tam indywidualne portrety dla kogoś tam, czy do dziecka, czy do swojego. I nam się zamówili właśnie taki pamiątkę ślubną. Przyjechał motorem, pamiętam, przyjechał motorem. I mówię, że już tutaj do domu, tutaj co mieszkam teraz, na Litwinów. I mówi, że jeździ, zbiera zdjęcia na portrety ślubne. To był okres ze dwa miesiące. Ze dwa miesiące po naszym ślubie. I my, nie bardzo tam teściowa chciała się zgodzić, ale my zdecydowaliśmy, mąż mówi, żeby zrobić portret, że to pamiątka będzie dla nas i dla naszych dzieci. I daliśmy, czekaliśmy na to ze 3 tygodnie. Może było, może nie było. I on przywiózł, ten pan, przywiózł od biały miał swój zakład, że robił te właśnie portrety. I przywiózł i chyba no, w 78 roku to wiadomo, jakie były pieniądze. Ubraliśmy się 21 października 1989 roku, jakieś 2 miesiące, może 3 miesiące po naszym ślubie, chodził pewien pan, który nam zapraszał do zrobienia portretu rysowanego, czy malowanego i zapytał, czy się zgadzamy, ale potrzebne mu były 2 zdjęcia, oczywiście pary, która się pobrała. No i ja dałam zdjęcie.
zdjęcie swoje ze ślubu, bo trzeba było, jak sukienka wyglądała. Męża dałam zdjęcie z dowodu osobistego i on to wziął, zapisał na karteczce sobie numer, a nasz numer to był chyba 164. Czyli miał sporo już tych kartek i jakiś, daliśmy jeszcze zadatek, bo poprosił o zadatek, nie wiem, około jakieś 50 zł może to było. I z tego zdjęcia dawał. I ten pan, taki starszy był i przychodził i te zdjęcia, ale dał, wziął zdjęcia, no a ile płaciliśmy za to, nie powiem. No, mąż to jeszcze wojskowe miał takie zdjęcia, ale nie chciał. Tylko dało takie, miał wąsów nie miał, a wąsy później namalowały. Nie co, mogły wziąć? I tak w różki mieliśmy portret nasz i brat. No nie wiem, tak, to brat namalował te wąsy. No nie wiem, on te babki to powiał. Zawsze takie, no ale wąsów to nie miał. Na 3 miesiące po ślubie przyszedł pan do domu i zaproponował portret. Ja nie bardzo chciałam, ale mąż chciał. Jak ten pan przyszedł z tym portretem, to myśmy zauważyli, że mój mąż wcale nie jest podobny. Nawet z młodych lat nie jest podobny do tego. I nie bardzo chcieliśmy wziąć, ale oni nic, tylko że był zamówiony, namalowany i trzeba wziąć było. Sam projekt okazał się bardzo fascynujący i w sumie nie kończący się jeszcze wcale. Przede wszystkim chciałabym też wam wszystkim razem pogratulować tego, co tutaj widzę, bo to jest naprawdę niesamowita rzecz, jaką razem zrobiliście. Fantastyczny jest pomysł w ogóle Ośrodka Kultury Animatorów, stąd zajęcia się tym fascynującym i bardzo potrzebnym tematem. Jesteście też wspaniałą społecznością, która była w stanie zorganizować tyle rzeczy naraz, znaczy i wystawę, i film, i konkurs kulinarny, wszystko w temacie monideł tych ślubnych. Na potrzeby swojego projektu również staram się znaleźć właśnie tej trochę takiej prawdziwej wiedzy, jakichś źródeł, które mnie nauczyły tego, czym są te monidła, a czym nie są. I tutaj z żalem muszę powiedzieć, że tych źródeł prawie nie ma. Samo zjawisko, które można rozpatrywać z punktu widzenia i socjologii, i kultury, i estetyki, również z jakimś, również historii społecznej, jest naprawdę bardzo niedocenione i niedoopisane. Monidła jako twór, jako przedmiot są nietrwałe. Sami widzicie, że przede wszystkim się nie szanuje, porzuca jej się. Często z przyczyn takich, no mówiąc krótko, wstydliwego pochodzenia z prowincji, być może skojarzeń z kiczem. Oczywiście ja się od nich nie odżegnuję, bo uważam, że są kiczowate, ale kicz jest obecny we kulturze również tej tak zwanej wyższej, za którą płacimy, a my szanujemy tego, co mamy od siebie. To ucyfrowienie pozwoli przede wszystkim na przedłużenie ich życia, jako reinkarnację tych monideł, ale także pozwoli Państwu podzielić się nimi z własną rodziną, bo każdy z nich jest jedno. Ci ludzie tutaj przedstawieni na szczęście mają potomków, to jest wielki plus, wielkie życiowe osiągnięcie, że doczekali się potomków, którzy pamiętają o nich, ale przez to, że monidła zyskają cyfrowe wcielenie, będą mogły być umieszczone na smartfonach, przekazane rodzinie, być może ponownie wydrukowane, bo są tego warte. Warto na nie patrzeć z sympatią, nie tylko krytycznie, bo być może do krytyki estetycznej mają historycy sztuki czy esteci. Dla nas przede wszystkim są to pamiątki, bezcenne pamiątki rodzinne i tak naprawdę również są niezwykłe z tego powodu z punktu widzenia socjologii. My tutaj, jak jesteśmy, wszyscy praktycznie byłoby w stanie się założyć, że nie mamy korzeni arystokratycznych. W naszych warstwach społecznych, w naszej kulturze, w naszych okolicach nie tworzono wizerunków ludzi. Dlatego nie mamy tak bardzo wielu śladów po własnych przodkach. Nie pamiętamy ich twarzy, bo nie mamy też dowodów na to, że istnieli. Te monidła są jedynym takim dowodem. Możemy się im przyjrzeć, możemy je pamiętać i przez to również pamiętać o ludziach. Bardzo cenną rzeczą, jaką tutaj widzę, to jest to, że
autorzy i wystawy i filmu pamiętali o tym, że te monumenta nie tylko są portretami, które mogą oglądać obcy, ale są też portretami indywidualnych osób. I tutaj podam ich nazwiska, również dla tych ślubów, co jest bezcenne, bo każda taka wiedza to jest ułamek wiedzy o was wszystkich. O was jako społeczności, o was jako ludziach i o waszych rodzinach. Tak jak widzę, pomysłem na to wydarzenie były monumenta ślubne, ale trzeba pamiętać, że wytwarzano je z różnych okazji i one są portretami, przede wszystkim portretami właśnie. Portretami, ale również wykonywanymi nie tylko z okazji ślubu dla par małżeńskich. Są portretami indywidualnymi, są portretami pojedynczych osób. I to spektrum tego, co jest monumentą, a czego, co już nie jest, jest w zasadzie bardzo szerokie. Tak naprawdę nikt tego tak dokładnie nie zdefiniował. Sama zastanawiałam się, kiedy się kończy coś, co jest normą w fotografii zawodowej, profesjonalnej, czyli retusz, które podawano właściwie każdy zdjęcie opuszczający zakład, sprzedawane klientowi, a co już jest absolutnym zagięciem czasoprzestrzeni, takim jak teraz można osiągać w Photoshopie. Natomiast ta monidlaność, żeby się pokusić o jakąś taką definicję, polega na tym, że tak jak w opowieści pana wójta, tak naprawdę monidła wytwarzają rzeczy, które tu nie było. Wydaje się nam, że fotografia zawsze mówi prawdę, a to nie jest tak. Natomiast monidła zastępują wydarzenia, czy malują wydarzenia w taki sposób, jaki się rzeczywiście nie wydarzyły. Tutaj w tym filmie też widzieliśmy, słyszeliśmy wypowiedź osób, właśnie wzmiankę o tym, że ktoś miał nosy, albo nie miał, albo dlaczego podczas ślubu był w mundurze, skoro zdarzyło się to wcześniej. To właśnie dlatego, że te monitory powstawały w zupełnie o zbieżnym czasie, od samego wydarzenia, od tego, co chciała w ten sposób upamiętnić. Tutaj jest też jedno absolutnie dla mnie unikalne monitory, przedstawiające właśnie potrójny portret mężczyzny z dwiema paniami. Dopiero kiedy się wczytać w tą tabliczkę, widzimy, że jest to mąż, dwóch żon. Są to również siostry, co jest niezwykłe. Także tu polecam przyjrzenie się i oglądanie również tych monitorów pod takim kątem. Może również powinnam wspomnieć, skąd się wzięło to słowo monitorowo. Skąd ono się wzięło, nie jestem w stanie wyjaśnić, natomiast na pewno jest to dobre skojarzenie z postacią Jana Kinzbacha, jego nowelami, jego pisarstwem i filmem, który powstał na podstawie jednej z tych nowel. Odsyłam do internetu, bo tam film jest dostępny i nie będę Państwu spoilować fabuły, a jest bardzo ciekawa. Samo słowo monidło znane jest bardziej być może w środowiskach nieposiadających monidła, ponieważ ich posiadacze czy kolekcjonerzy wolą używać po prostu słowa portret. To nie jest to portret, jest to wizerunek. Jeśli chodzi o samą technikę i jak się to działo, że one wyglądają tak, a inaczej, to chcę powiedzieć, że najważniejszą dla mnie rzeczą, tą, którą się nauczyłam w toku pracy nad monitorami, to jest to, że zawsze gdzieś tam łączą technikę fotografii i malarstwa. Bardzo dobrze też, że film, który tutaj widzieliśmy, poszedł wcześniej, zanim moja wypowiedź, bo to jest też najlepszy dowód na to, że często postacie były na tyle przefotografowane i przemalowywane, że być może nie były zbyt podobne do siebie. Mnie się udało znaleźć kilka fotografii i połączyć je z monitorami w sposób bardzo szczególny, bo tutaj też pojawiło się jedno zdjęcie, które było wyjściowym zdjęciem do monitora, ale najczęściej to nie były prawdziwe zdjęcia ślubne, czy tworzone w dniu ślubu, czy z okazji ślubu, ale zdjęcia zupełnie takie wyjęte z archiwów, zupełnie dziwaczne czasami, bo na przykład były zdjęcia grupowe, wtedy wyodrębniano taką twarz, czy zdjęcia legitymacyjne, bo takie tylko były wtedy obecne. To tak było bardzo rzadkim zjawiskiem w takich okolicach jak naszych, bo po prostu droga mało dostępna. Wiele osób się też nie fotografowało, dlatego właśnie my jako społeczność nie mamy zbyt wielu pamiątek po własnych rodzinach. To, co też mi się wydaje ważne, to to, żeby podkreślić, że monitor, takie klasyczne dla mnie, nie jest malowanym portretem. Ono jest bardzo intensywnie retuszowaną fotografią, bo te drobne fotografie wycinkowe przefotografowano najprawdopodobniej na większy format, na taką cieniutką odbitkę fotograficzną, bo zazwyczaj naklejano jeszcze na kartonik, żeby potem wytworzyć ramkę, obrazek, szkiełeczko, żeby to był produkt, który da się sprzedać za całkiem niezłe pieniądze. Mimo, że teraz pogardzamy tym, że
portretu, to wtedy, kiedy go sprzedawano, było to całkiem spory wydatek mimo wszystko. Czego ty mi nic nie gadała? Ale woda czego, ty się drzesz, cała wieś cię będzie słyszeć. Właśnie, wszystkie mężczy wiedzą. Cicho, cicho. A czego ty ja ci nie gadała, A! To mi pewno nasze Jadziunie chodzi, co? No kogo? To Żwincze gadaje. Tak. A powiem ci, po prawdzie mówię, bo nasza Jaćka to już dawno, w latach, 20 wiosen dawno jej minęło. I niech ona wyjdzie za mąż, tak jak inne wychodzą. Co teraz robić? Co robić? A to, żeby czwartek jarmark, to weź prowadź. Może się coś tam trafi. Masz taki zmartwienie. No cóż ty gadasz, ojciec, ty na własną córkę? No bójrzesz ty się Boga. No, cóż ciebie za ojciec? To co? Może mam chodzić po chałupach i kawalerom dali swój? O tam, może się trafi jaki. Jak się trafi, to przyjdzie. A słuchaj no, a ja se tak myślała, no chodno tu. Ja se tak myślała, A może to by spadł wysłać? Tam o, pod las, do Kaczołku. Ten ich, jak mu tam? No pisz, który no ten ładny. Romuś. Ło, Romuś. Romuś, tak. Romuś, no on robotny i morgów trochę ma. To by nasza Jadziusia nie głodowała. No morgów to trochę ma. Tylko, czy ta kaczolicha zechce na szyjaczkę? Może ona bogatszy szuka? Oj tam, boga szuka. No to znajdzie. Zobacz, tu nie ma co gadać. Tylko trza tych swatów słać do kaczorki. Siadajcie, siadajcie. A się zmęczyła. Moja kumoszku, siadajcie. Siadajcie. A skąd wy idziecie? A stąd? Z domu toż to tak daleko, tam z pod lasa. Ojej, odsapnijcie trochę, odsapnijcie. A może wody? O macie. Oj, już, proszę. Ty też chcesz? A z czym wy do nas przyszli? Z czym wy przyszli do nas? A, kumo. No, ja trochę do was za interesem przyszłam. Za interesem? Do nas? No, do nas. Czemu? Napaliłaś. No to z czym wy przyszli, mówcie. A no widzicie, bo my może z fatami będziemy. No, ja trajki do waszej Jadzi przyszło. Ula Boga, ula Boga. Kumo, wy w rajki do nas przyszło. No. W rajki przyszła. No ale jak to tak? No ale... No ja nie wiem, czy my tak możemy. No toż... Tak zawsze z tą sprawą. To rajek przyjeżdża, on pierwszy z kawalerem przychodzi, a dopiero jak zgoda rodziców była, tej dziewczyny, tej panny, no to dopiero wtedy oni przyjeżdżali, wszystko domawiali. Może na co to robić? Ale czego wam tak śpieszno? No czego? Wy same sprawy załatwić chcieli? Oj, bo teraz zimno, to zrobię wesele. Gadać, mój Romek, wasza Jaćka, to bardzo ładna para. No, ładna. No ja nie powiem, że nie ładna. No ale... No. Jak my się dogadamy,
będzie, będzie większa, a machana jak ołówka. A no jest. A poczekaj, no, czekajcie no. A świadki i kuma? Karno. Ale dojdę. Niech siada, niech pisze, ja będę tylko. No, my już przeszli. Pochwalony. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieku, Panie, siadajcie. 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 No to może na wstępie napiszemy tak. Umowa zawarta w dniu 28 października 1936 roku między Wojciechem i Mańką Kogut a Walentyną Karolą. Umowa spisana w obecności pisarki i dwóch świadków. Słuchajcie, tam. I teraz piszę. Odpisuję na córkę Jaczkę 5. Cztery morgi i 25 pręty ziemi i krowę. I wyznaczam sobie ordynarię. A może tak od razu na rąka? Na rąka odpisz. A jakiego czorta na rąka? Jaćkie moje z domu wygna i mogli się w niebo zostawi. Jak te będą. Tak, Jaćka. A poszto wy zjecie tyle słoniny? A co nie zjem? Kukurydzę? Chyba same słoniny jeść będziecie. Ja też jestem, zaraz, zaraz. Nie przeszkadza. A mleka, mleka chcę dwie kwarty. A boż ta krowa da te dwie kwarty. Nasza Muńćka nie da? Da? Da! Dwie kwarty da. Dwie ga, dwa garcy da. Od co? No. To nie, już nie, już tak będzie. Dobra, to co? Umowa już pisana, jak chyba. Tak razem to pogrzemy, pośpiewamy, poopowiadamy i dowiemy się czego. Czekajcie, czekajcie. Zaraz ja wam pierzę nasz. No chodź! Już, już! Już idę po Marię i Borek. Czekajcie. O! No. O! Boże, kurwa!
moja mama przykazywała, że ja nikomu swoich mordów nie dawała. Ale co? Myślicie, że chłop usłucha? Nie! Wziął i odprosił. Mój to po ślubie raz gadał do mnie, że musi się do czegoś przyznać. No, do czego? To ja mu gadam. No to mów! A um, że kiedy mi się oświadczał, że jeżeli się ze mną dla majątku, to kłamał. To ja mu gadam. Widzisz? Szczerość za szczerość. Ja też kłamam. Że ja robotna i że umiem gotować. Come on!